Sylwia Bomba, którą widzowie pokochali w programie Gogglebox, przed telewizorem prawie trzy miesiące temu została mamą. Celebrytka postanowiła podsumować ten czas i pokazać swoją przemianę po porodzie. Młoda mama bardzo przeżywała okres ciąży i chętnie dzieliła się wrażeniami ze swoimi fanami. Kiedy 10 grudnia 2018 roku na świat przyszła Antosia, Sylwia wraz z ukochanym, zwariowali na jej punkcie. Reklama każda mama jednak wie, że macierzyństwo to nie sama słodycz, ale także i zdarzają się gorsze momenty. Bomba właśnie zdecydowała się o tym opowiedzieć przy okazji publikując bardzo szczere zdjęcie. Dzisiaj chcę wam opowiedzieć o czymś o czym generalnie się. Nie mówi. Wiecie jaki czas dzieli te zdjęcia? Dzieli je tyle ile ma. Antosia czyli 2,5 miesiąca. Zdjęcie w białej bluzce to zdjęcie z dzisiaj zdjęcie z brzuszkiem to, zdjęcie z 15 grudnia, czyli zaraz po wyjściu ze szpitala. Ciąża miałam wspaniała, poród, bardzo łaskawy, ale najcięższe przyszło później, mianowicie połóg. Byłam przekonana, że gdy urodzę, dziecko to nagle wszystko od razu wróci do normy. Rzeczywistość mnie zaskoczyła, spuchłam, jak bańka, a brzuch miałam prawie jak i jak w siedem. Miesiącu i przyznam się bez ogródek. Ze było to dla mnie bardzo trudne. Wiem, że każda z nas jest inna, i niektóre potrzebują więcej, a inne mniej czasu aby do siebie dojść ale chcę wam powiedzieć tym zdjęciem, ze będzie dobrze, napisała szczerze Sylwia. Faktycznie, między dwoma zdjęciami, które opublikowała celebritka jest spora różnica i teraz świeżo upieczona mama może się cieszyć powrotem do formy. Zobacz więcej materiałów wideo.